Siemaneczko moi drodzy, z tej strony Weko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale. Tym razem będzie to materiał odnośnie reworku Akali. Wiem, miałem tego materiału nie robić, ale w sumie po pierwsze napisało do mnie dość sporo osób: ej, słuchaj Rafał, zrób to. A po drugie, jakby jak już zajmuję się tym kanałem lolowym na jakby cały swój wolny czas, to po prostu chciałbym się w każdy segment angażować tego lola, dlatego zacząłem grać ankiety też. I dlatego stwierdziłem, że zrobię wam też filmik taki, co się stało z tą dwoma kali. Jak już na samym wstępie widzicie, ma na pewno nowy splashart. Dzisiaj od razu weszła na PB, ja wlazłem rano, od razu była, więc spoko. Najpierw wam pokażę, bo tutaj abilities jeszcze generalnie, no, są te stare, więc nic tutaj nie zobaczymy ciekawego. Najpierw skórki. Część splashartu została zmieniona, ten splashart moim zdaniem jest bardzo ładny. Ten jest średni, ale na pewno jest lepszy od poprzedniego do Stringera Kali. All Star Akali jest prześlicznym splashartem, naprawdę bardzo fajnie zrobiony. Tutaj tak fajnie wycinowany generalnie, bardzo, bardzo fajnie, podoba mi się. Nurse Akali najlepszy splashart aktualnie, w mojej opinii, do Akali. Prześliczny. Bloodmoon Akali jakoś tak mi nie pasuje, tak mam wrażenie, że ta twarz jest trochę taka plastikowa. Ale to może jest taki japońsko-chiński make-up, nie wiem, nie znam się na tych klimatach. I Silver Fang Akali, też bardzo ładny splashart, zobaczymy jak będzie wyglądała w grze. Headhunter została taka sama. Sashimi, mam wrażenie, że chyba trochę jej zmienili twarz, ale mogę się mylić. No i tyle, więc teraz przejdźmy do skilli. A więc tak moi drodzy, jesteśmy już na practice toolu. Ja ci przeniosę trochę mikrofon, bo nie wiem czy będzie mnie to przesłychać. Postawimy sobie enemy target Dumi. I teraz tak, pasywka jest tak naprawdę zależna od waszych skilli. Generalnie jak rzucicie sobie jakiegoś spela, rzućmy najpierw Q, pojawia się, o Jezu, za szybko, pojawia się takie Q wokół was, takie kółko, nie? Jak z tego kółka wyleziecie, dostajecie takie coś, co się kręci wokół was i to powoduje to, że wasz auto-atak zadaje trochę więcej damage'a i ma dwa razy większy zasięg, nie? No, tak to działa. Rzucacie na przykład sobie Q, wychodzicie, cyk i podchodzicie. I to jest, myślę, że spoko. Ogólnie to tak myślę, że generalnie myślę, że trochę Riot przesadził z tą Akali, ale przesadził w sensie takim, że oni zawsze robią to w taki sposób, że po prostu jak reworkują jakąś postać, to jakby sam core, sam feeling gry zostaje przynajmniej podobny, znaczy podobny, bardzo podobny bym powiedział, dlatego żeby mainerzy po prostu nie mieli problemu, żeby się przyzwyczaić do nowej Akali i żeby nie porzucali danej postaci. A tutaj mam wrażenie, że niby skille są dość podobne, ale trochę chyba za dużo jednak pozmieniali. No dobrze, Q, rzucamy sobie takimi sztyletami coś podobne do shurikenów Talona. Oczywiście zadajemy obrażenia. Jeżeli przeciwnik będzie na koniuszkach, czyli na przykład tutaj będzie, tak jakby wbijemy w niego te sztylety, to będzie na chwilę zeslowowany. Ja nie wiem czy się na tym pokazuje, chyba nie. No teraz powinien dostać slowa, nie? Generalnie. I teraz jak mamy prawie full energię, czyli na przykład tak jak teraz, to leczy to nas za jakąś tam określoną ilość. I jeżeli mamy piąty level wbity tego skilla, to bijemy więcej w miniony i monstery. Więc bardzo fajne do clearowania linii, więc myślę, że w ten sposób Riot na pewno uderzał, żeby to tak działało. Dalej mamy W i W jest mega ciekawe i już czuję, że W będzie bardzo OP. W puszczamy to samo. I teraz przede wszystkim to, co jest warte zauważenia, ten krąg się troszeczkę rozchodzi, z tego co widzicie. Dobra, niech on zniknie. On na początku jest taki mniejszy i potem się rozchodzi, nie? Więc już tutaj trzeba na samym wstępie uważać, co się robi. I przede wszystkim jak tu wyjdziemy w środek, to jesteśmy odkryci, nie? W sumie takie realistyczne, nie? Że rzucamy dym i on się rozchodzi, aż w końcu ma wyparować. No i tutaj trzeba uważać, nie? Więc myślę, że to jest akurat bardzo fajne. Co jest warte na pewno zauważenia, to to, że Akali nie ma już tak jak miała przy starym W, że na chwilę musi stanąć, żeby to rzucić, tylko możemy sobie biec, rzucić, to Akali dalej biegnie. I przede wszystkim nie ma tutaj żadnego dasza, nie? Więc z W już się na pewno nie przedaszujemy nigdzie. I teraz, moi drodzy, to co jest w ogóle ultra ciekawe moim zdaniem, to jest to, czekajcie, przeniosę się tu, mamy enemy tureta. Jak sobie postawimy pod enemy turetem, to możemy sobie przy nim chodzić. Więc dave'owanie Akali będzie mega OP. Nie wiem czy to działa na Vision Wardy, ale myślę, że może działać.
Zobaczymy, jeszcze potwierdzimy sobie to na innym turecie. Bo na platformie pewnie nas widać. Bo to by było mega głupie, gdyby nas na platformie nie było widać. No. Cyk, 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 ram, pam, pam. Fajne to, nie? W ogóle nie musisz się martwić, jak masz WO focus pod turetem. Albo nawet pod dwoma. W sumie jestem na 99% przekonany, że na platformę to nie działa. Ale jak testujemy, to trzeba sprawdzić. O, jednak działa. Dobra. Wracamy do naszego target dummy. Teraz E. E to jest taki shuriken, którym sobie możemy rzucić. I w momencie, kiedy rzucamy, odskakujemy sobie do tyłu. I teraz, jeżeli trafimy jakiegoś przeciwnika, możemy się do niego dodaszować. Teraz, moi drodzy, co jest ciekawe. Patrzcie, jaki to ma zasięg. Możemy zrobić tak na przykład. Nie? Masakra. To ma strasznie duży zasięg. O. Więc bardzo fajnie można z tym kombinować. Jest to skill. Znaczy, Akali ogólnie teraz jest dość skillowa, moim zdaniem. Już nie jest taka prosta, że nawet taki bumper niedzielny jak ja, bo czasami zdarzało mi się grywać Akali, to robił sobie staty, nie wiem, 10-0, nie? To już teraz tak nie będzie, teraz trzeba będzie nią troszeczkę pograć. Stała się taką, w sumie tak jak Katalina, stała się taką postacią, którą trzeba sporo pograć, żeby grać dobrze. No i teraz, aha, co jest jeszcze z E fajne? Jak sobie rzucimy wiater, rzucimy we wiater to, to możemy też do wiatera wracać. Znaczy do wiatera, do dymu. I jest jeszcze fajny patent z R-ką na to. I R-ka teraz tak, ona ma w momencie, kiedy ja tutaj nie mam żadnych itemów, nie mam nic na cooldown. Chyba nie mam nic na cooldown, nie powinienem mieć, nie mam. Ma ona 80 sekund cooldownu. Więc mamy tutaj dwa dasze zamiast trzech i generalnie troszeczkę rzadziej będziemy mogli się daszować, ale mamy za to dasze z E, więc moim zdaniem to trochę rekompensuje. I teraz tak. Pierwszy dash zadaje mniejszy damage z założenia, bo on zadaje stały jakiś konkretny damage. I jak się dashujemy, to lekko na chwilę stunujemy przeciwnika. Natomiast jak się dashujemy drugi raz i trafimy w przeciwnika, bo teraz to nie jest point and click, tylko trzeba trafić, to zadajemy damage od tego bazowego damage'a, czyli 240, które jest przy pierwszym dashu, to przy drugim dashu mamy 240, do 600 w zależności od tego, ile przeciwnik ma aktualnie brakującego życia. Czyli na cele, które mają mniej życia, aktualnie będziemy bić więcej. I co jest ciekawe, z tego co widziałem, a nie, oba zadają fizyczny, nie. Pierwszy zadaje fizyczne obrażenia, drugi magiczne. Więc to też może w jakiś sposób ciekawą grę wprowadzić, chociaż może być też strasznym bólodupem, że tak powiem. No i teraz no, działa to tak, nie? Po prostu daszujemy się. No i z powrotem. I w zasadzie tyle. I możemy się daszować normalnie, nie? No i tak to działa. I możemy tym przez ściany przeskakiwać, więc tutaj nie ma żadnego problemu praktycznie. Kurde, cały czas mnie trzyma to trochę zapalnik tutaj, nie? No, no i luzik. Coś takiego. I ten dasz, ten drugi dasz jest ogólnie bardzo duży, bardzo długi, więc myślę, że można się przez nawet to spore ściany daszować. Tu chyba nie da rady. Ale można by tak popróbować. Tu pewnie już by się dało. Albo i nie. Nie, myślę, że kwestia do kupu. I jaki to ma zasięg? No teoretycznie powinno się dać. O, da się. Tylko pewnie trzeba trochę praktyki, nie? Myślę, tu też się na pewno da, bo tu taka ściana aż duża nie jest. No chyba tym zwykłym by się dało. O. Ciekawe, czy tu się da, bo to jest ogólnie, moi drodzy, jeden z najtrudniejszych ścian w ogóle do flashowania w tym całej mapie. No, i to tak się mówi, ale to tak w biegu, jak lecisz, to bardzo często możesz przywalić w ścianę. Ciekawe, czy tu się da. Tym się na pewno nie da, a tym drugim? No, na styk, nie da się. A może? Może tu się da? To chyba nie, tu się nie da. Kurde, no szkoda, bo to by fajnie to wyglądało. Tu pewnie się da, no, przy koniuszku. No. Dobra, więc jeszcze chciałem wam jeden myk fajny na Akali pokazać. Ogólnie zaraz spróbuję sobie nią zagrać, zobaczymy jak to będzie działać. Możemy sobie postawić W. Tutaj, tak jakby taki nasz bug. Rzucić dasza i wrócić sobie. Śmiesznie to wygląda, jak ona tak wraca i pewnie można ją stargetować, zastanować po drodze czy coś.
ale no dystans, jaki możemy pokonać, no jest niemożebny, nie? Bardzo dużą odległość możemy pokonać. I to w sumie tak samo możemy zrobić z przeciwnikiem, co nie? Zrobić tak, tak, flashnąć się. O, i z powrotem. Ej, coś się zbugowało. Chyba dlatego, że wizję straciłem. Chociaż zobaczymy zaraz. Czy trzeba mieć wizję na przeciwnika, bo tam nic nie pisało takiego, że trzeba mieć. Dobra, Herald, idź na swoje miejsce. Dobra. Ej, coś nie pykło. Czemu nie pykło? Jestem ciekawy, czekajcie. Cyk. Nie, no coś tu nie pyka. Jeszcze raz. No, teraz nie trafiłem, dobra. Czekajcie, bo jestem tego mega ciekawy, jak to do końca działa. Ej, teraz też nie. Może dlatego, że nie trafiłem go wtedy. Może polecę w tą stronę. No, ej! Dlaczego to nie trafiło? No, halo. Klikam w niego. Ej! Nie, to chyba jednak ma jakiś konkretny zasięg. Ale kurde, dziwne, bo... Czy naprawdę trzeba mieć wizję? Ciekawe. No nie wiem, w każdym razie ten z dymkiem przykład jest mega OP. Możemy sobie praktycznie pół drogi stopa na mida przelecieć. Dobra, moi drodzy, to nie wiem, czy dopcham się do Akali na PB, ale zaraz zobaczymy i spróbuję wam jakiś krótki gameplay z moimi wrażeniami wrzucić. I koniecznie napiszcie, moi drodzy, w komentarzach, jak wam się to Akali podoba. Ja myślę, że troszeczkę zmienili za bardzo feeling tej Akali. Ale w Katarinie było dość podobnie. Część ludzi, w tym ja, przestało maniakalnie grywać Katarinę, a część zaczęła, więc każdy rework ma swoje plusy i minusy. Ale jestem ciekawy waszego zdania. Dobra, to lecimy z gierką, zobaczymy, czy się dopcham. Wiecie co, moi drodzy, zanim jeszcze... O Boże, tutaj na PB ja nie zauważyłem. W ogóle mam overlay niedopasowany do mapki. Dobrze, że zauważyłem. Zaraz sobie to zrobię. Jeszcze chciałem zobaczyć skiny, jak wyglądają. Bo to wiadomo, że w grze jakby jest inny feeling tego skina niż jak na filmiku oglądasz. Więc to jest Stringer Akali, czyli ta żółta. Model jest bardzo ładny. Te kamy wyglądają mega fajnie. Takie ostre tutaj są. Mrr. Okej, to wygląda tak samo. Dym wygląda tak samo. No i będę tylko sprawdzał skórki, które tam udało mi się kupić. Ale tu wszystko wygląda chyba tak samo. Tu tylko ten cień, który podąża za Akali, jest inny chyba. No, ale tyle. Ale ten model jest naprawdę bardzo ładny. Dobra, moi drodzy, tak wygląda Nurse Akali. Przepiękny model ma generalnie, bardzo ładny, bardzo mi się podoba. Fajnie ma włosy tak ułożone, chociaż chyba wszystkie Akali tak mają, ale jako brunetka takiej, bo chyba w tym w porównaniu do, w kontraście do białego fertucha jej to bardzo pasuje. Skill ja zakładam też, a nie, tu już ma inne. Tu ma chyba strzykawki to są. Ej no, fajna opcja z strzykawkami. W pewnie takie samo, dokładnie. Ej, ale tu widzieliście? Jakiś bug się skradł. I to chyba też wygląda tak samo. No ale czekajcie, to M nie ciekawi. Ej no, coś zbugowane. Pokazuje ten. Pokazuje hitboxy tego E. Ciekawe. No i co, zobaczymy jeszcze może pasywkę, jak ona działa, bo w sumie na stringerowej nie sprawdzałem. Nie, tak samo. No dobra. W zasadzie tyle, zobaczymy w sumie, bo jeszcze nie patrzyłem, jakie ona ma tam joki, dance i TP. Ze przybliżymy, zobaczmy dance. No. Nie wiem, czy takiego samego tańca nie ma w Fortnite teraz. Jakiś nowy wyszedł i chyba jest taki sam nawet, ale może mi się mylić. Dobra, joke. A, czyli to ma takie samo. To nawet było pokazane na tym, na zwiastunie Riotowym, jak to wygląda. No fajny. Jeszcze tam to zobaczymy. No fajny w sumie. No takie trochę bez wyrazu. Dobra, teraz mamy Blood Moon Akali. Jej kamy też bardzo ładnie wyglądają. W sumie wszystkie te modele chyba tak fajnie są zrobione, chociaż... Nie wiem.
Jakoś ten tak mi chyba nie leży. Chociaż mi rzadko się skiny Blood Moon podobają, chociaż dla większości są bardzo ładne, ale każdy ma swój gust. Zobaczmy. Aha, rzucę takimi czerwonymi, okej. Okay. Dym też taki sam. To nie Headhunter będzie miał inny dym, ale ona ma inny tu shuriken, dobra. O, i tutaj ma takiego czerwonego dasha. Ej, czemu nie mogę się zerkować jeszcze raz? O, takie... No w czerwonych barwach ma, w takich ciemno-ciemno-czerwonych, w takich krwistych nawet bym powiedział. No, tak wygląda Blood Moon Akali. Okej, moi drodzy, dalej mamy Silver Fang Akali. Według wielu najładniejszy skin do bohaterki. I powiem wam, zrobione fajnie. Tylko nie wiem w sumie co to jest, no, jakaś torba czy co to jest, nie wiem. Jakoś mi to tu nie pasuje. Ale fajnie zrobione, włosy białe też jej pasują. I ciekawe czy ma skille zmienione. Chyba ma trochę inne. Może, takie mam wrażenie. W takie samo. Mówię, to Headhunter pewnie będzie miał tylko inne. Shuriken? Wydaje mi się, że taki sam. I R-ka chyba też taka sama. Ta kolejna skórka to jest Headhunter Akali, jedyna epicka skórka do bohaterki. I już wiem, że wygląda no, kozacko w porównaniu do innych. Ma takie, ma taką poświatę na swoich broniach, czyli kamach. Tak, Dawid? Pozdrawiam Dawida bardzo serdecznie. Ma tutaj taką czaszkę z tyłu i bardzo wygląda, bardzo ładnie wygląda generalnie. I zakładam, że będzie miała nawet inną pasywkę. Też leciki to wiadomo. Ale dymu nie ma innego. A nie, ma inny. Widzicie? Takie tutaj o, są błyskawice, można by powiedzieć. Więc dym jest rzeczywiście troszeczkę inny. Poczekajcie, zobaczymy sobie, jak będzie wyglądać jej pasywa. Gdzie tu jest Enemy Target Dummy? O, jest rzeczywiście zmieniona. I wygląda spoko. Shuriken też pewnie będzie zmieniony, a ciekawe jak z R-ką. Okej. Okay. No fajnie chyba. Nie najgorzej to wygląda. A ciekawe czy ma jakieś inne joke'i, taunty itp. Czekajcie, zobaczymy. Joke. Nie, joke ma taki sam. Taunt też, ten pewnie też. No, tutaj się nic nie zmieniło. I moi drodzy, Sashimi Akali też wygląda bardzo w porządeczku, chociaż ona chyba wygląda, nie żeby powiedzieć niezwykle podobnie, bo wszystkie te modele wyglądają niezwykle podobnie, ale ta wygląda naprawdę strasznie już podobnie. Jakby prawie nic nie zmienili, tylko tekstury nałożyli na model postaci. No, ale jak kogoś tu interesuje, to tu ma o, z kotkiem. To już wiem, że Marlenie się spodoba. Ciekawe, czy ma inne te... Chyba ma takie samo. Dym pewnie też będzie miał taki sam. No tutaj nic się nie zmieniło. Dobrze, moi drodzy, chciałem na tych skórkach, które wam przed chwilą pokazywałem, zakończyć. Aha, jeszcze jedna ważna rzecz, bo nie powiedziałem wam o Q. Q za każdym levelem, który w niego władujecie, no to mniej energii kosztuje, bo o tym nie powiedziałem. No, udało mi się odblokować, bo w ogóle większość skinów na PB jest za jedną Blue Essencję, a skin na Akali nie. Nie wiem, czy jakiś bug, czy zapomnieli tego dodać. W każdym razie tak wygląda All Star Akali. Trochę biednie moim zdaniem ten model wygląda. Mogliby tutaj troszeczkę lepiej go zrobić, ale... No, nie wiem, myślę, że jak na taką skórkę Legacy to wygląda spoko. O, chyba ma inne te. Jakieś inne ma sztylety. Coś innego będzie? Jakaś piłka w środku może? O, jest rzeczywiście, jest piłka w środku. Fajna, fajna opcja. O, co znowu ten bug? O, i piłeczka jest na końcu shurikena, nie wiem czy widzieliście, patrzcie. O, fajna opcja. Tutaj nic niezmienione. Zobaczymy, może piłeczka się na pasywce kręci. Postawmy sobie tego target dummy. O, nie trafiłem. Rito. A nie. No nie, okej. Okay. Mogliby tu, nie wiem, taką piłkę wokół tego dodać. Myślę, że byłoby to spoko. Dobrze, moi drodzy, kolejnym skinem miał być skin Chris Mon Akali, ale widzę, że tutaj tego skina nie ma w ogóle. Jest skin jakiś Infernal i to zakładam, że to jest ten. On chyba jakoś będzie zmieniany. Zamiast Chris Mon będzie właśnie ta. I może to wyglądać fajnie generalnie, tylko problem jest taki, moi drodzy, że zobaczcie, jak sobie wejdę na Practice Tool'a i w ogóle na jakąkolwiek inną grę, to chyba jeszcze tego skina nie skończyli, bo mam go kupionego, a nie można go wybrać. Mistinger, All Star, Nurse, Blood Moon, Silver Fang, Headhunter i Sashimi. Nie można je wybrać jeszcze, więc niestety wam jej nie pokażę. Ale no kurde, jak robią ognisto Akali,
no to może wyglądać ładnie. Jakby zrobili na przykład fajnie, żeby podnieść jej na przykład cenę jeszcze, to by było mega upi. Moi drodzy, to by było na tyle. Chciałem wam rzucić jeszcze gameplay do tego, ale niestety dopchanie się na PB do Akali jest tragiczne po prostu. I od godziny prawie koczuję i próbuję ją wybrać. Tam ludzie wychodzą, mi się zdarzyło wyjść nawet raz. No nie da się, jest bardzo ciężko, plus ten materiał zacząłem sobie w międzyczasie gdzieś tam już obrabiać i widziałem, że będzie około 20 minut tak na oko, więc jeszcze jak wrzucić do tego gameplay, to by było za dużo, więc po prostu zatrzymajmy się na takim omówieniu. Może na streamie nią pogram, zobaczymy jak to wszystko będzie wyglądać. W każdym razie, moi drodzy, mam nadzieję, że się podobało. Słuchajcie, dajcie przede wszystkim znać, bo jeżeli będziecie chcieli ten gameplay, to ja go jeszcze wrzucę i wrzucę go prawdopodobnie w czwartek, jeżeli nie będzie 30 innych gameplayów już na YouTubie od polskich streamerów, youtuberów itp., bo wtedy nie będzie raczej sensu. Plus też każdy z was i tak będzie pewnie ją próbował grać, będziecie mieli własne odczucia, więc ten gameplay wydaje mi się, że nie ma sensu, takie omówienie plus pokazanie skórek wydaje mi się, że jak najbardziej w porządku. Więc to na tyle, kochani, życzę wam miłego ranka, bo zobaczycie to prawdopodobnie rano bądź przed południem. I co? Widzimy się na kolejnym streamie, dzisiaj będzie stream o 17 z Mystery Giftami, przypominam, więc do zobaczenia, kochani, piąteczka dla was, cześć! I just see myself.